zawsze rozumiesz swe dzieci. Jeziora i ryb Boży cud.
Polska, królowo nieba, czuwaj na polską ojczyznę naszą, chociaż cierpimy, wzdłuż mnie zawiny i Pana Polność swój przyczyny. Moja Polska, królowo nieba, czuwaj na polską ojczyznę.
zespołom za udział w tej części, poświęconej pieśniom Maryi. Szczególnie chciałabym podziękować księdzu Dariuszowi za to, że zgodził się, żeby ta pierwsza część odbyła się w kościele. Dla nas ma to szczególne znaczenie. Właśnie było tam zabawne w kościele i myślę, że charakter tej uroczystości jest dużo bardziej duchowy, że może się odbywać w świętym Paweł. Dziękuję serdecznie. Oddaję głos księdzu. Żadna to moja kochani zasługa, ponieważ przegląd tych chórów, jak wiem, był przede mną i pewnie będzie po mnie. To tylko cieszymy się, że jest nas tyle. I tak jak tutaj jedna z grup śpiewaliśmy, jesteśmy sami zbyt słabi, żeby podeprzeć różne nieszczęścia. Dlatego też to miejsce jest z nami Matka Boża, też przygodna Polubnicka w swoim wizerunku. Niech się przyczynia do tego, żebyśmy dawali radę odbierać wszystko to, co złe, nieszczęśliwe i smutne. Taka trochę melancholia w tych utworach dzisiejszych, nie przypadkowo przygotowanych, pewnie przebija, ale myślę, że to też ma prowadzić nas do radości, do nadziei, do takiego piękna, które możemy wykrzesać z siebie w życiu. I to, co dzisiejsza uroczystość nam odpowiada, żeby Chrystus królował. Tego nam z całego serca życzę i zapraszam też do tej radości na tej drugiej części. Dziękuję też tutaj wszystkim organizatorom za zaangażowanie. Jeszcze raz takie już pogłoszenie mówię. Parafianom, którzy przygotowywali tą dzisiejszą uroczystość. Bawcie się dobrze. Szczególnie serdecznie witam księdza Dariusza Radzikowskiego, proboszcza parafii Polubicza. Witam wójta gminy Wisznice, pana Piotra Dragana. Witam radnych gminy Wisznice, była panią Helenę Daniłość i pana Mariusza Jakubiuka, radnych z Polubic. Witam radnego powiatowego, który był z nami w pierwszej części, pana Mateusza Majewskiego. Niestety nie mógł być do końca, ale bardzo się cieszymy, że był z nami. Witam mieszkańców Polubicz wraz z sołtysami, kołem gospodyń wiejskich i wszystkimi osobami, które przyszły na dzisiejszy przegląd i pomagały w jego przygotowaniu. Witam przedstawicieli mediów. Chciałabym podziękować także tym, którzy przyczynili się do przygotowania dzisiejszego wydarzenia i sponsorom, szczególnie firmie Kojpasz Tadeusz Kosowski. Chciałabym, żeby tę część rozpoczął w imieniu Wisznice pan Piotr Dragan, któremu teraz oddaję głos. Witam Państwa serdecznie. Wiecie Państwo, jak my się cieszymy, że jesteście. W ciężkich czasach żyjemy. Tych pandemicznych, prawda, ale cieszymy się, że jesteście, naprawdę. I nikt mnie nie przekona, że da się zastąpić takie spotkanie jak dzisiejsze. Nie da się nigdy. Chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim całemu środowisku polubickiemu. To dzięki Wam, to Wasz przegląd. My się tylko tak z boku przyłączamy do tego. Oddajecie serce, naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie pani dyrektor Elżbiecie Sokołowskiej i całemu zespołowi, bo organizacyjnie to wszystko obejmuje pani dyrektor. My w tym roku wracamy do źródeł, bo ta pierwsza część odbyła się w kościele, prawda? I ja jeszcze raz, mimo że ksiądz Darek mówi, to nie ja, ja tutaj przyjechałem, jestem, prawda? Przegląd był, będzie, ale to ksiądz powodował to, że znowu jesteśmy w kościele. Bóg zapłać.
chyba tyle, za dużo gadać też nie należy. Witam Państwa serdecznie i zapraszamy do drugiej części. Bardzo dziękuję Panu Wójtowi. Przegląd drugiej części rozpoczniemy od zespołu stworzonego przez mieszkańców Polubicz. Oni się bardzo mobilizują i zawsze od kilku lat organizują tak, żeby wystąpić dla Państwa. Zapraszam ich bardzo serdecznie. Zespół przygotowała pani Kamila Olszewska. Wykonają dla nas w tej części utwór Wiła Bianki. Ze szkoły podstawowej w Chorodyszczu. To są ci, którzy nam ratują tutaj wizerunek, jeżeli chodzi o wielopokoleniowość tego wydarzenia tak naprawdę. Wielkie brawa za to, że jesteście. I ten tok, przecudny, duży i utalentowany zespół młodych ludzi z Chorodyszcza wykonał utwór Lipka. Thank you.
sąsiadeczki. Sąsiadeczki są z Kabylan. Prowadzi zespół pani Halina Szopi. I w tej części wykonają utwór Tam za górami. Marysienki w tej części wykonają utwór Cyt, Cyt. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Thank you.
A teraz przed Państwem zespół Luteńka z Koszą. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na tę część, część ludową. Zespół przygotował utwór Matulu Moja. Zespół prowadzi Pan Andrzej Charetoniuk. Zapraszamy serdecznie Luteńkę z Koszą. Zespół tworzą mieszkanki wsi Chorodyszcze, a prowadzi je Jakub Iwanejko. Zespół działa przy Wiejskim Ośrodku, Wiejskim Domu Kultury w Chorodyszczu. Nie ma to próba, jak zrobić show na początku. I jak to zespół Polesia, cóż innego miałby nam zaśpiewać, jak nie? Polesia Czarny. Polesia Czarny. Poprzez wrząską rzekę.
Zapraszamy w tęczę z Dąbrowic Dużej. Thank you.
Zespół wykona utwór Czemuście mnie mamuliczko. Zapraszamy serdecznie zespół Melizmat pod kierownictwem pana Krzysztofa Olesiejuka. Dla państwa szła dzieweczka do laseczka. Szła dziewczyna do laseczka.
słowa dla wołodźwodnicy. Zakończyliśmy przegląd, zakończyliśmy część artystyczną powiatowego przeglądu chór i zespołów śpiewaczych w Polowiczach. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że impreza, której gospodarzami są mieszkańcy Polowicz, możliwa była do wykonania dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego Wisznica, Białej Podlaskiej Gminy Wisznice, to był skrót myślowy, Starostwa Wisznica, to się fajnie, Gminy Wisznice oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty Wisznice. Chciała teraz przekazać podziękowania tym, którzy wsparli i zaangażowali się w przygotowanie tego wydarzenia. O wręczenie podziękowań poproszę wójta Gminy Wisznice, pana Piotra Dragana. Nie widziałem, ale przegląd wsparła firma Kojpasz. Nie widziałem prezesa, ale może jest. A Tadeusz Kosowski. Nie ma, to pewnie przekażemy. Oczywiście współorganizatorowi księdzu Dariuszowi Radzikowskiemu. Ja jeszcze raz podziękuję całej społeczności Polubicz, bo rzeczywiście, no, wkładacie serce, to wasz przegląd. My tylko prosimy o grać. Na ręce Koła Gospodyń Wiejskich. Dziękujemy bardzo. Naprawdę jest nam bardzo miło, że państwo przyjechaliście. Zapraszamy za rok, ale nie za cały rok, bo tak wstępnie planujemy to na maj, tak jak było zawsze. Także jeszcze zapraszamy do stołów. Dziękujemy serdecznie, że jesteście i zapraszamy za rok. Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, to jest Joli Bazylczuk, Beacie Korybskiej i Jakubowi Iwanejce za nagłośnienie, przygotowanie dekoracji oraz całe przygotowanie formalne. I mam nadzieję, że następny przegląd będzie w maju i będzie normalnie. Dziękuję bardzo, bardzo mi było znowu z Państwem się spotkać. Do zobaczenia, mam nadzieję, w maju już schodzę.